o tym hejt na tych, którzy śmieją się z Violetty. No, zaczynajmy. Tak, mam 16 lat, 16,5, a prawie 17, i co? A ty nie masz? Nie, jestem już gimbusem. Dobra, jestem walnięta. Tak, mam 16,5 lat, a nawet prawie 17 i lubię Violettę. I co ci do tego? I co? Mogą się zacząć hejty. Fala hejtów leci na mnie, na lu... No co? No co? Ty nie lubisz jej? Nie? To po co ją hejtujesz? No! Hejtujesz? To po co ją hejtujesz? Po co ją obrażasz? Jeżeli jej nie lubisz, to tego nie oglądaj! No! Po co? Po co ci to? No, po co ci to? Aż mi tu, o! O! Aż mi rogi rosną, widzisz? Widzisz, co ty ze mną robisz? Rogi mi rosną przez ciebie! Tak właśnie! I to jesteście właśnie niektórzy z was. Ale ja was nie obrażam, bo to ma być beka z tego. Beka, beka, beka jest za mnie raczej. Taki dam ze mnie. Nie, właśnie. No, teraz musimy porozmawiać na poważnie. Mam 17 lat, prawie. Lubię Violettę, oglądam ją od pierwszego sezonu, od pierwszego odcinka. Dobra, może od 10, bo w sumie... Wiesz, też mówiłam, że Violetta jest jakaś do mnie, ona i w ogóle takie, wiecie, głupoty. Potem jednak doszłam do siebie, że obejrzę ten jeden odcinek, zaczęłam oglądać. I tak się to skończyło, że teraz jak widzę coś z Violetty, dostaję downa. Po prostu mam taką psychozę dostaję, że po prostu potrafię się rzucać po podłodze, piszczeć, żeć mordę, że masz mi to kupić i tyle. No właśnie, tak. Tak dzisiaj było. Byłam z matką w biedrze, bo na nic innego mnie nie stać. I wiecie, co sobie kupiłam? Ja wam pokażę, co sobie kupiłam. Patrzcie, co sobie kupiłam. Kupiłam se. Nie uwierzysz, to se kupiłam. No patrz. Znaczy ja, mamusia mi kupiła. No bo ona mnie kocha. Tak na serio się rzucałam, bo mi nie kupiła. Patrzcie, co się kupiłam. W biedrze, bo tam najtaniej, nie? O! Chyba nic nie widać. O! Violetta szminka, tak! Tak się cieszyłam, taki piękny zapach, tak ją pokochałam. Tak darłam mordę, że ma mi to mama kupić. I mama mi wreszcie kupiła. I co się okazało, że ona 8 zł po prostu bezczel. No bezczel, w biedrze wydać 8 zł. No wiecie co, wiecie, jak ten za złotówkę są, nie? Ehe, ehe. Przejdźmy do tematu. Poszłam na zdrój. Iwonie Zdrój, bo to takie miasto. To wcale nie jest wieś, no bo to nie jest wieś, bo to jest uzdrowisko. Miałam walnie się w łeb. No, wracam do tematu. Poszłam do znajomych, siedzieliśmy sobie i stanęliśmy pod sklepem. I sobie wyciągam moją szminkę i zaczęłam sobie smarować moje boskie usta. Chciałbyś, nie? Zaczęłam sobie smarować moje piękne usta, aż w końcu moja boska koleżanka, przyjaciółka, jeden ciul, powiedziała mi, czy dam jej moją piękną szminkę. I dałam jej. I tego tak żałuję. Jutro będzie pogrzeb. Wiecie, co się stało? Co kurwa? Chodźcie. A była cała. I została urwana. Co zrobiła? Dziecko było głodne, bo wiecie, nie dokarmiają jej w domu. No, nawet na biedę jej nie starcza. Nie no, jaja se robię, nie? Bo to miała być beka. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Bekę to raczej macie za mnie jak zwykle, ale dobra, w takiej dąży. No i dałam jej biednej, bo tak mnie prosiła, tak pięknie powiedziała. Daj mi też tą szminkę. No widzicie, jak mnie pięknie poprosiła. I powiedziałam, spoko, dałam jej. A ona się nią pożywiła. I ją wypluła. I odgryzła mi pół szminki. I nie ma szminki. Nie ma szminki! Właśnie to zrobiła! Odgryzła mi szminkę z Violetty. A wiesz, czym grozi odgryzienie szminki z Violetty? Bycie u mnie przez 3 dni. Bycie u mnie przez 3 dni nie grozi wysoką psychozą.
psychoza do czwartego stopnia. Czwarty stopień to jest już dełnostwo, psychoza, debil i w ogóle. Ze mną nie wytrzymasz, bo ja jestem zdełniona i w ogóle wszystko jest zdełnione. Cała ja jestem zdełniona. To jest właśnie mój urok, zdełniona Ludmilita. No właśnie, jak zwykle. Do tej pory były filmiki jakieś takie, nie wiem, w sumie challenge. Ludmilita, nangaj challenge! Ludmilita, daj autograf! Ludmilita, jesteś gwiazdą! Ludmilita, jesteś youtuberką! Dupą jest tam, a nie youtuberką. Za przeproszeniem. Wuja ma fajną dupę. Chciałbyś moją dupę, ale i tak ci nie dam. Moja dupa należy do kogo? Do moich psów, do Snapiego i do księżnej. A masz coś do mnie? Masz coś? To polataj! Dobra, nie leczę się na psychozę, bo już chyba za późno. Nawet na psychozę za późno. Chcę poprawić stanik, chciałam, ale i tak tam nic nie mam. Żartuję. Silikon, nie? Silikon, sam silikon. Chciałbyś takie? Zgubiłam dzisiaj dwa sztuczne cycki. Może je kiedyś znajdę. Ale nie mówcie nikomu. Bo wiecie, to ma być tajemnica, nie? Będzie tajemnica? Czy nie będzie? Dobra, debilu, ogarnij się. No i wracam. Ta psychoza się włączyła, chyba muszę psychotropy zażyć. No muszę. No. Tak. Tak. Mam 17 lat prawie. Znam wszystkie piosenki z Violetty, wszystkie mogę wam zaśpiewać, jaką tylko chcecie, bo wszystkie znam. Kocham ten serial, jak widzę coś, to się rzucam, drę i psychoza mi się włącza i jak czegoś nie kupisz, to po prostu się obrażę na ciebie i nie odzywam się do ciebie i po prostu nie przeżyłam tego, że dzisiaj mi zjedzono moją szminkę i trudno, i mi ją zjedzono. I trudno, i kupi mi nową, mama! A kto inny jak nie mama? Bo tylko mama na mnie zarabia, nie? Mama na mnie! See,